Baltic Porter Day, czyli święto porteru bałtyckiego obchodzone w każdą trzecią sobotę stycznia. Przyznaję się bez bicia, nie uczestniczyłem we wszystkich świętach, ale nie jesteśmy tutaj po to, żeby rozpatrywać moje dawne przewinienia. Jesteśmy tutaj po to, żeby zrobić coś właśnie z porterem bałtyckim, ale nie będzie to zdecydowanie degustacja piwa, choć piwo będzie jednym ze składników tego, co będziemy degustować. A będziemy robić piernik. Piernik na piwie, na porterze bałtyckim. Może wprawne oko któregoś z Was dostrzegło, że mam tutaj już butelkę przygotowaną. Piwa będzie nam potrzebne około pół szklanki, więc część zostanie. To już jest Wasza sprawa, co z tą drugą częścią zrobicie i w jakim momencie. Natomiast ja wybrałem porter bałtycki z browaru Perła. Jest to porter bałtycki sprawdzony przeze mnie. Smakuje mi. Myślę, że spokojnie nada się tutaj do zrobienia piernika, ekstrakt 22,9,2 alkoholu, ale to nie ma znaczenia, ponieważ to wszystko, cały alkohol odparuje i zostanie tylko ten porterowy smak, ta porterowa słodycz. Data do 18 czerwca 2020 roku, więc piwo jest już po dacie sporo. Natomiast ważnym w pierniku jest nie tyle to, jakiego piwa użyjemy, ale to, jakich składników potrzebujemy. Więc 175 g miodu. W moim przypadku jest to miód słonecznikowy i to są składniki na jedną keksówkę. Tutaj mamy 75 g masła, dokładny skład będę podawał też pewnie w opisie. Tutaj mamy mieszankę kakao, sody oczyszczonej i przyprawy do piernika, no bo nie jestem specjalistą i wcale tutaj się nie pozycjonuję jako specjalista od wypieków, zdecydowanie nie. Jestem po prostu osobą, która lubi coś tam w kuchni zrobić i czasem z półproduktów też korzystam, więc nie będziemy robić własnej kompozycji przyprawy do piernika, po prostu użyjemy tego, co jest w sklepie. Myślę, że większość z Was też tak robi. Tutaj mamy 150 g cukru trzcinowego i jest to cukier trzcinowy bardzo dobrej jakości, zakupiony za 10 zł za kilogram na hali targowej w Krakowie, więc polecam, jeśli ktoś szuka dobrych składników w dobrej cenie, to zdecydowanie hala targowa, pewnie też kleparz, są odpowiednie. Nie jest to cukier barwiony karmelem, jest to kolor uzyskany po prostu z trzciny cukrowej z odpowiedniej obróbki. Do tego użyjemy także około 200 g bakali. Tutaj mamy orzechy nerkowca oraz żurawinę. Pewnie byłyby lepsze orzechy włoskie, ale w tym momencie miałem akurat w domu orzechy nerkowca, więc one też zupełnie dobrze się nadadzą. No i do tego oczywiście 3 jajeczka będą potrzebne i będzie potrzebne rozdzielenie białek od żółtek. Aha, no i tak, główny składnik tak naprawdę całego procesu, czyli tak jak prawie woda w piwie, tak mąka w cieście. Oczywiście mąka jest nam potrzebna, zatem zapraszam serdecznie, przystępujemy do robienia piernika na porterze bałtyckim. Nieco rozdrobnione masło znajduje się już w miejscu, w którym za chwilkę zostanie za pomocą pewnej warczącej bestii utarte razem z cukrem trzcinowym. Zatem umieszczamy nasze piękne łopatki w urządzeniu, dosypujemy cukru, no i możemy zacząć proces ucierania. Teraz do utartego cukru razem z masłem powinno trafić 3 żółtka, ale żeby najpierw mieć żółtka, to trzeba te żółtka od białek oddzielić. Zatem robimy to w sposób zupełnie klasyczny, tak na łupince, jak nasze babcie, a żółtko później wyląduje w jednej z tych malutkich salaterek. I później będziemy ubijać oczywiście te białka po to, żeby nasze ciasto było naprawdę wyjątkowo puszyste. Proces ubijania białek wymaga niezwykle energicznego mieszania i tą przyjemność pozostawiam maszynie. Ona się tym zajmie. Mam nadzieję, że białka zostaną idealnie ubite. Oczywiście musimy zamontować nasze łopatki, aby tutaj, prawda, kręciły się niczym wirnik helikopteru na poligonie w Drawsku Pomorskim, i uruchamiamy. Maksymalna moc.
skoro białka już w innym naczyniu zostały ubite, to teraz pora sprawić, aby w końcu ten utarty cukier razem z masłem zaczęło przypominać rzeczywiście ciasto na piernik. Aby to zrobić, należy po prostu dodać resztę składników. Oczywiście po kolei, spokojnie, miarowo, oczywiście jednocześnie mieszając, ale już na szczęście nie na tak wysokich obrotach. Zatem zaczniemy od jajek. Jajka sobie dodamy na początku, mieszając. Na jedynce. Tak, żebyście mnie chociaż troszkę słyszeli. Tak to wygląda. Na razie nic specjalnego. Trochę mąki. Okej. Około pół szklanki, czyli około pół tego piwa. Może troszkę mniej niż pół. Będziemy to dolewać powolutku. Teraz możemy wsypać to, co nadaje smak piernikowi, czyli kakao, przyprawę do piernika. No i w tym jeszcze była soda oczyszczona. W sumie to nie wiem, do czego soda oczyszczona służy. Ale już powoli zaczyna nam to konsystencją przypominać prawdziwe ciasto. Możemy teraz dodać mąkę. Wciąż jej sporo mamy. Dodajemy teraz miód, część miodu. Okej, aha, z miodem to jest problem, bo on się przyczepia. No to dodajmy cały. To i tak zostanie wygrzebane łyżką. Tak, weźmy łyżkę. I mieszamy. Coraz ładniej, coraz ładniej. Widać, jak ładnie? Mam nadzieję, że widać. Dolewamy piwa. No, jeszcze troszkę można dolać. Tak się prezentuje nasze ciasto tuż po wymieszaniu. Myślę, że jest idealnej konsystencji i teraz będziemy dodawać białka. Zanim białka, to jeszcze dorzucimy do naszej masy nasze bakalie. Tak jak mówiłem, żurawina i nerkowce, ja ich nie kruszę, niektórzy je kruszą. Ja lubię, jak są duże kawałki bakali w cieście, więc dla mnie to będą po prostu całe duże kawałki. To już wmieszamy delikatnie łyżką i tak łyżka zaraz będzie nam potrzebna, żeby pianę z białek również wmieszać delikatnie. Gdybyśmy to zrobili zbyt szybko, no to ona by straciła swoją puszystość, a tym samym ciasto straciłoby swoją puszystość. A tego byśmy nie chcieli. Moi drodzy, przyszła pora na crème de la crème, czyli dodanie jakże puszystej pianki z białek. Ona musi być sztywna i puszysta, jak najdelikatniejsza chmurka na niebie. Przepraszam, za dużo Makłowicza oglądam ostatnio. Musimy ją tutaj delikatnie przenieść i delikatnie, równie delikatnie wmieszać w to ciasto po prostu. Cierpliwość jest bardzo ważna w kuchni. I nasze ciasto w tym momencie wygląda tak. Czy to nie jest cudowne? Teraz do keksówki. Moi drodzy, po nocy spędzonej na balkonie przychodzi czas na najważniejsze pytanie. Jak nasz piernik się udał? Myślę, że jest idealnie. A w środku wygląda po prostu doskonale. Dekorować oczywiście możecie na 100 różnych sposobów. Ja być może opruszę go tylko delikatnie cukrem pudrem, ale w takiej formie jest również wspaniały. Myślę, że dla każdego piwosza taki przepis z piernikiem na piwie będzie
jednym z elementów takiego właśnie święta, święta portu rybałtyckiego. Jak chrupie. Pyszne.